14 maja 2023 roku. W niedzielę o takiej wdzięcznej nazwie Rogate. W niedzielę, która zachęca nas do tego, żeby powierzać Panu Bogu, oddawać Panu Bogu nasze prośby. Słowa, które zostały na ten dzień wylosowane, to fragment księgi Daniela, gdzie w rozdziale 6 w 23 wierszu czytam: Mój Bóg posłał swojego Anioła. I on zamknął paszczę wom, dlatego nie wyrządziły mi krzywdy. Oraz w Ewangelii Jana w rozdziale 10, gdzie od 27. do 28 wiersza czytam. Moje owce słuchają mojego głosu. Ja znam je, a one idę za mną. Ja daję im życie wieczne, dlatego nie zginą na wieki i nikt nie wydrze ich. Z mojej ręki. Wydawać by się mogło, że te teksty doskonale pasują do niedzieli, proście. Doskonale pasują do powierzania Panu Bogu naszych próśb. Czyż Daniel nie jest przykładem tego, jak cudowny sposób odpowiada Bóg? Wszyscy znamy tę historię. Wszyscy wiemy, jak bywa ona przedstawiana, też, a to są nieraz dwie różne rzeczy. Bardzo często zdarza się, że historia Daniela bywa pokazywana i opowiadana w ten sposób, że oto jest przykładem na to, że możemy wszystko od Pana Boga otrzymać. Oczywiście, w zdaniu, że możemy wszystko od Pana Boga otrzymać, nie ma żadnego przekłamania. Tylko czy Daniel swoje ocalenie wymusił na Bogu? Czy było tak, że Daniel poprosił o ocalenie, w związku z tym zmuszony Pan Bóg musiał mu to dać? To jest Pytanie o to, czy nasza modlitwa, czy, nasza, czy nasze proszenie Boga o coś jest równoznaczne z tym, że musimy to otrzymać? Ewangelista Jan mówi trochę inaczej. Oto moje owce słuchają mojego głosu, dlatego nikt nie wydrze ich z mojej ręki. Może więc to słuchanie jego głosu zaczyna się już od tego, o co prosimy. Chciałbym ci życzyć, żebyś był w bliskiej relacji z pasterzem, żebyś zawsze słyszał i słuchał jego głos i żeby to miało odzwierciedlenie w tym, o co prosisz, bo wtedy z całą pewnością Bóg ześle swoich aniołów, aby wszystkim lwom, które staną ci na drodze, zamknąć pyskim. Chciałbym ci życzyć, żebyś był bezpieczną owcą przy pasterzu, bo wtedy twoje prośby, zgodnie z wolą Pasterza, zostaną spełnione. Niech dobry Bóg ci błogosławi.